Cudowne baśnie. Księżniczka na ziarnku grochu. Było kiedyś wspaniałe królestwo, mlekiem i miodem płynące. Leżało za lasami, za górami i za siedmioma morzami. Nic więc dziwnego, że daleko stamtąd było do wszystkich innych królestw, księstw i hrabstw. Królestwem rządził dobry król Jan. Miał żonę, mądrą królową Magdalenę i syna, przystojnego księcia Jakuba. Władca był sumienny i pracowity, więc jego państwo stało się coraz piękniejsze i zasobniejsze. Lecz on sam starzał się już i rozkazywanie wydawało mu się coraz bardziej męczące. Wkrótce jedynym marzeniem króla Jana stało się przekazanie władzy synowi. Ożeń się, Jakubie, namawiał jedynaka. Odziedziczysz najbogatsze królestwo świata, a ja wreszcie odpocznę. Gdyż zgodnie z obowiązującą etykietą, książę, aby wstąpić na tron, musiał się przedtem ożenić. Żoną księcia mogła zaś zostać tylko i wyłącznie autentyczna, najprawdziwsza księżniczka. Kiedy heroldowie ogłosili w całym królestwie, że książę Jakub szuka żony, do pałacu zaczęły przybywać tłumy dziewcząt, z których każda podawała się za księżniczkę. Król Jan spodziewał się, że wkrótce będzie mógł oddać rządy w ręce następcy. Okazało się jednak, że szukanie odpowiedniej żony dla przyszłego władcy wcale nie jest takie proste. Królowa Magdalena przez cały dzień przyjmowała kandydatki na synowe w sali audiencyjnej. Zadawszy kilka łatwych pytań, potrafiła bez cienia wątpliwości rozpoznać, która z panien kłamie. Jak długo gotuje się jajko na twardo? Pytała na przykład. A kiedy dziewczyna znała odpowiedź, natychmiast wyrzucała ją za drzwi. Wiadomo przecież, że prawdziwe księżniczki nie wiedzą takich rzeczy. Wkrótce królowa pozbyła się wszystkich panien. Żadna nie okazała się godna ręki jej syna. Król Jan wpadł w rozpacz. Czy w pobliżu nie ma ani jednej prawdziwej księżniczki? Pytał. Roześlijmy więc gońców, niech szukają w obcych krajach. Heroldowie pojechali. Ale ponieważ królestwo leżało bardzo, bardzo daleko, nie wracali tak długo, że monarsza rodzina niemal straciła nadzieję. Książę Jakub włóczył się smutny po wielkich pałacowych komnatach. Królowa Magdalena zaczęła się zastanawiać, czy nie poddała kandydatek zbyt trudnej próbie, zaś król Jan poważnie rozważał zmianę etykiety. Być może żona księcia nie powinna być księżniczką. Minęła wiosna i przeszło lato. Nastała jesień. Pewnego wieczoru do bram pałacu ktoś zapukał. Puk, puk. Kto tam? Zapytał strażnik. Księżniczka Katarzyna, odparł ktoś dumnym głosem. Proszę mnie wpuścić. Żołnierz spełnił jej prośbę, a służąca, która przypadkiem słyszała tę rozmowę, czym prędzej pobiegła z nowiną do władczyni. Najjaśniejsza pani, najjaśniejsza pani! Przyszła jakaś księżniczka! Zawołała, wpadając jak burza do królewskiej komnaty. Prosić ją zaraz do mnie! Rozkazała królowa Magdalena. Jakież było jej zdumienie, kiedy strażnik przyprowadził chudą dziewuszkę w podartej, przemoczonej sukience. Nie wyglądasz na księżniczkę, powiedziała Magdalena. Nie muszę wyglądać, podniosła dumnie głowę dziewczyna. Ja po prostu jestem księżniczką. Nazywam się Katarzyna z bardzo dalekiego księstwa. Dodała zdygnęła
tak wytwornie, że królowa postanowiła jeszcze nie wyrzucać jej za drzwi. – A co tutaj robisz w taki deszcz, moje dziecko? – zapytała. – Zabłądziłam – wyjaśniła krótko Katarzyna. – Czy wasza wysokość może rozkazać, by przygotowano dla mnie komnatę? Chętnie też ogrzałabym się i pokrzepiła kolacją. – A czy masz może ochotę na jajko na twardo? – uśmiechnęła się królowa. – Bardzo chętnie. – Jak długo życzysz sobie, aby je gotowano? – Cóż, to sprawa kucharza. Skąd mam wiedzieć, jak długo gotuje się jajko? – zdziwiła się księżniczka. Królowa Magdalena zaniemówiła ze zdumienia. Czyżby ta dziewczyna rzeczywiście była najprawdziwszą księżniczką? Rozkazała służącej wykąpać, osuszyć i przebrać dziewczynę, a potem wezwała ją na ucztę. Katarzyna, czysta, w nowych szatach i uśmiechnięta, wyglądała tak pięknie, że książę Jakub natychmiast się w niej zakochał. To musi być księżniczka, mamo, szeptał królowej, ale ona tylko wymownie wzruszyła ramionami. Jeszcze jedna próba, synu, mówiła. Katarzyna zaś zachowywała się z takim wdziękiem, jednocześnie tak dystyngowanie, że król Jan był nią zupełnie zauroczony. To musi być księżniczka, żono, szeptał królowej, ale ona tylko westchnęła. Jeszcze jedna próba, rzekła. Po kolacji królowa Magdalena rozkazała przygotować komnatę dla księżniczki. Osobiście dopilnowała, by łóżko zostało zasłane stosem miękkich pościeli. Było tam kilka materacy z morskiej trawy, wytworne kołdry z łabędziego puchu, pierzyny lekkie jak obłoki i poduszki tak puszyste, że same prawie unosiły się w powietrzu. Potem władczyni osobiście zaprowadziła dziewczynę do jej pokoju. – Dobranoc, Katarzyno, śpi dobrze – powiedziała i zamknęła za sobą drzwi. Nazajutrz Katarzyna zeszła na śniadanie blada, niewyspana, obolała. – Jak ci się spało, moje dziecko? – zapytała królowa. – Okropnie. Prawie przez całą noc nie mogłam zmrużyć oka. Wydawało mi się, że leżę na kamieniach, westchnęła dziewczyna. Królowa Magdalena klasnęła w ręce ze szczęścia i zawołała. Teraz wiem na pewno, jesteś prawdziwą, najprawdziwszą księżniczką, powiedziała. Włożyłam pod materacę ziarnko grochu. A jedynie urodzona księżniczka jest tak delikatna, że uwiera ją ono podczas snu. Książę Jakub wkrótce ożenił się z piękną księżniczką Katarzyną, zaś król Jan, zanim przekazał mu berło, kazał w nie wprawić ziarnko grochu, dzięki któremu jego syn znalazł godną siebie żonę. Koniec.